Hej wszystkim, witajcie. Chciałabym Wam pokazać mój sposób na domowy peeling. Peeling, w którym wykorzystam składniki takie jak mam w domu. Nic nie kupowałam, tylko to co udało mi się znaleźć u siebie w kuchni, w łazience będzie wchodziło w jego skład. Peeling jest na bazie kawy. Tak jak widzicie, jest tutaj kawa z ekspresu. Może być oczywiście kawa, którą zaparzycie sobie w szklance, wypijecie, a potem fusy zostaną i z tego będziemy robić peeling. Mój peeling dzisiejszy będzie peelingiem do stóp i w zależności od tego, do czego chcę wykorzystać peeling, to znaczy na jakie partie ciała chcę go nałożyć, dodaję inne składniki. Peeling do stóp zrobię na bazie zwykłego mydła i właśnie kawy. Peeling do ciała robię na bazie jakiegoś delikatnego płynu do kąpieli, żelu pod prysznic, z dodatkiem ewentualnie jakiegoś olejku. Ja też peelingu kawowego używam do twarzy. Jednak jest to peeling gruboziarnisty, więc nie jest on dobry do każdego rodzaju cery i musicie mieć to na uwadze, że ziarna są grube i do cery delikatnej zdecydowanie nie polecam. Więc to jest kwestia Waszego wyboru i Waszej znajomości właśnie Waszej skóry, Waszej cery. Ale skupmy się na moim dzisiejszym peelingu. Tak jak wspomniałam, dzisiaj zrobię sobie peeling do stóp. Zatem mam kawę, którą troszeczkę tutaj rozdrobnię, bo ona była w formie takich kapsułek wyjęta z ekspresu. Dolewam do tej kawy zwykłego mydła w płynie. Mydło wiadomo, jako środek myjący nawilży tutaj te ziarna kawy, rozpulchni je trochę i sprawi, że ziarna będą taką papką. Ja tutaj dość sporo nalałam, właściwie mogłam troszeczkę mniej tego mydła nalać i czasami dolewam też wody jeszcze, zwykłej czystej wody. O, i wygląda to tak. Nakładam to na stopy, no i zabieg zwykłego peelingu, tak jak z każdym innym kosmetykiem peelingującym wykonuję na swoich stópkach. Bardzo Wam polecam szybki, prosty, tani sposób. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym. Na razie!